Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W poniedziałek 26 września 2022 roku stacja pomiarowa szwedzkiej narodowej sieci sejsmologicznej zarejestrowała dwie silne podwodne eksplozje. Te eksplozje zostały zlokalizowane w pobliżu wycieków z gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream Dwa. Wczoraj duńskie siły zbrojne opublikowały zdjęcia i nagranie z miejsca zdarzenia. Szwedcy sejsmolodzy nie mają wątpliwości, że były to eksplozje, a niemiecki minister gospodarki Robert Habeck potwierdził, że wycieki gazu z Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to skutek celowego ataku, a nie awarii. Jak poinformował niemiecki tygodnik Spiegel, trzy z czterech rur Nord Stream są uszkodzone, a Niemiecki rząd jest bardzo mocno zaniepokojony wstępnymi ustaleniami w sprawie, w sprawie tych wybuchów i uszkodzenia obu gazociągów. Zresztą, jak podkreśla tutaj Szpigel, urzędnicy niemieccy nie wierzą, że był to jakikolwiek przypadek. Wskazują na no, różnego rodzaju intrygi, które mogłyby zasiać niepokój na rynku gazu w Europie. Zresztą Szpigel podkreśla, że te plany ochrony rurociągów, infrastruktury gazowej są no, ściśle, Strzeżoną tajemnicą, że są te gazociągi, ta infrastruktura poddawana pilnej kontroli i no, tak naprawdę trudno tutaj mówić o jakimkolwiek przypadku. Zresztą w podobnym tonie wypowiada się niemiecka agencja DPA, która powołując się na źródła w niemieckich służbach bezpieczeństwa sugeruje, że ten, ta cała sprawa ma nosi znamiona sabotażu. Tutaj niemiecka agencja wskazuje, że tylko instytucja państwowa byłaby w stanie dokonać tak skomplikowanych operacji, dokonać tak skomplikowanej technicznie, no, w cudzysłowie, awarii czy po prostu aktu, aktu terroru. Natomiast no, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w, tutaj podkreśla w swoich komunikatach, że te uszkodzenia są bardzo bardzo poważne. Zresztą patrząc na te dane opublikowane przez duńską marynarkę wojenną, patrząc na te miejsca, w, w których ulatnia się gaz, no widać, że jest to, że jest to poważna, poważna awaria. Zresztą jak podaje duński Urząd Regulacji Energii, te pęcherze gazu, które unoszą się z uszkodzonego gazociągu Nord Stream 2 mier mierzą ponad 100 metrów średnicy, a sam przeciek może trwać nawet nawet tydzień. Władze duńskie, które najpierw informowały o wycieku na południowy wschód od Bornholmu, a następnie w kolejnym komunikacie o wycieku gazu na północny wschód od Bornholmu, w obu miejscach wskazały na zagrożenie dla żeglugi i wprowadziły zakaz ruchu w promieniu 5 mil morskich. Jednocześnie Duńczycy podkreślają, że wycieki nie powodują zagrożenia dla środowiska naturalnego. Awaria. Tych dwóch rurociągów y, nie będzie mieć jakiegoś y, wielkiego, bezpośredniego wpływu na dostawy gazu do Europy, ponieważ inwestycja Nord Stream 2 została zablokowana. Wiemy doskonale, że certyfikacja się nie odbyła, nie, nie została ukończona i ten przesył w ogóle nie został uruchomiony, a zatem te planowane 55 miliardów metrów sześciennych gazu, które teoretycznie Rosja mogłaby tłoczyć do, do Niemiec, no w ogóle jakby nie weszło w życie. Natomiast przepływ gazu w Nord Stream 1 zablokowała sama Rosja, zablokowała w sierpniu 2020 22 roku, po tym zdecydowanym stanowisku państw Unii Europejskiej, które stanęły staną, po stronie Ukrainy i nałożyły sankcje na Federację Rosyjską. Tutaj oczywiście Gazprom oficjalnie podawał komunikaty dotyczące prac konserwatorskich, jeśli chodzi o ten, o ten rurociąg, natomiast doskonale wiemy, że miało to uwarunkowania polityczne, czy też geopolityczne. Oczywiście to zablokowanie przesyłu przez Nord Stream 1 miało istotny wpływ na skok cenzurowca na rynkach europejskich, no i oczywiście spowodowało liczne obawy, czy w krajach europejskich wystarczy go na, na zimę. Nie ma się zatem co dziwić, że zaraz po tych doniesieniach medialnych o uszkodzeniu obu gazociągów pojawiły się liczne spekulacje, dociekania, kto mógł dokonać tego uderzenia w infrastrukturę gazową na dnie Bałtyku. Pojawiły się głosy sugerujące, że może była to strona ukraińska, której mogłoby zależeć na storpedowaniu tego projektu niemiecko-rosyjskiego, ale myślę, że zdolności ukraińskie do operowania na Bałtyku, do operowania na takich głębokościach, są no, delikatnie mówiąc bardzo, bardzo ograniczone i nie sądzę, aby to było, było wielce prawdopodobne, taka operacja po stronie ukraińskiej. Natomiast pojawiły się dwie inne hipotezy, które moim zdaniem no, trzeba jak najbardziej tutaj uwzględnić, rozważyć. Pierwsza mówi o ataku Rosjan na własną infrastrukturę. No, przede wszystkim te głosy w Polsce tutaj poruszają te kwestie m, takiej swoistej autodywersji rosyjskiej na infrastrukturę Nord Stream, która miała Miałaby wskazywać na jakiś plan eskalacji konfliktu energetycznego. Wskazują tutaj także polscy komentatorzy, eksperci, że komunikat Gazpromu pojawił się w dniu otwarcia Baltic Pipe. To miałoby rzekomo uwiergadniać tę hipotezę. No, i oczywiście także są podawane argumenty, że Gazprom zapowiedział, że jest gotów objąć sankcjami ukraińskie spółki gazowe. Wspomina się oczywiście o tym postępowaniu arbitrażowym, które zostało wszczęte, no i o tych licznych. Groźbach Gazpromu dotyczących wstrzymania tranzytu gazu przez, przez Ukrainę. No tutaj oczywiście trzeba podkreślić jasno, że samo wstrzymanie dostaw przez Nord Stream 1, to wstrzymanie przesyłu w sierpniu, już w, w sposób istotny oczywiście wpłynęło na rynek gazu w Europie, natomiast no, wysadzenie czy uszkodzenie, jakieś wybuchy w pobliżu gazociągu Nord Stream 1, Nord Stream 2 no nie zmieniają tej sytuacji. Jakby, ten, jakby Nord Stream 2 nie został certyfikowany, a Nord Stream 1 jest zawieszony, ten przesył gazu przez Nord Stream 1 jest zawieszony od, od sierpnia. Niewątpliwie uderzenie, bardzo mocne uderzenie w, w interesy energetyczne Unii Europejskiej wiązałoby się z wstrzymaniem tranzytu gazu przez Ukrainę. To niewątpliwie pogłębiłoby kryzys energetyczny w Unii Europejskiej. Pytanie, czy Rosjanie potrzebują Takiego pretekstu dzisiaj, czy potrzebowaliby, hipotetycznie, oczywiście rozważając te, ten wariant, potrzebowaliby takiego pretekstu właśnie do zawieszenia tranzytu gazu przez, przez Ukrainę. Inna hipoteza, również rozważana i rozważana także nie tylko w Polsce, mówi o działaniu amerykańskim. Przywołuje się najczęściej. Wypowiedź Joe Bidena z prezydenta Stanów Zjednoczonych z lutego tego roku, z 7 lutego, kiedy powiedział, że jeżeli dojdzie do inwazji rosyjskiej, takiej otwartej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, wówczas Amerykanie właściwie zakończą projekt Nord Stream 2. Na pytanie dziennikarza, jak to mogą zrobić, ponieważ no nie, le, nie leży to, że tak powiem, w jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, Joe Biden bardzo lakonicznie, bardzo enigmatycznie odparł, że po prostu Amerykanie to zrobią. No i oczywiście tutaj wielką burzę w mediach, zwłaszcza w mediach społecznościowych, wywołały słowa Radosława Sikorskiego, byłego szefa polskiej dyplomacji, członka Parlamentu Europejskiego, który na Twitterze w, no, dosłownie w trzech słowach skomentował Skomentował zdjęcie udostępnione przez duńskie siły zbrojne, właśnie tych wydobywających się z dna Morza Bałtyckiego bombli gazu i skomentował to to w, w taki sposób, pisząc po prostu Dziękuję USA w języku angielskim, Thank you USA. No, oczywiście, ten wpis obiegł mnóstwo mediów na całym świecie. Spotkało się to z odzewem zarówno polskiego rządu, jak i Także ze strony Moskwy, warto oczywiście o tym powiedzieć, polski, polski rząd no, wyraził tutaj swoje, swoje oburzenie, wskazując, że przyczyni się to do, tak naprawdę do, do no, można powiedzieć, realizacji interesów rosyjskich, natomiast Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa oficjalnie zapytała, czy, czy to oficjalne przyznanie, że to był atak, atak terrorystyczny. No, myślę, że warto jeszcze na zakończenie przytoczyć dane tygodnika Der Spiegel, który ujawnił, że Stany Zjednoczone latem bieżącego roku ostrzegały rząd w Berlinie przed możliwymi atakami na gazociągi biegnące po dnie Morza Bałtyckiego. No, myślę, że to podejrzenie amerykańskiego wywiadu, które. Zmaterializowały się w tym tygodniu, pokazują, że, że Amerykanie tak naprawdę rozważali bardzo różne scenariusze. No i pytanie, oczywiście, czy sami nie, czy sami nie przyłożyli ręki do, do, ataki, do tych ataków na, na sieć, sieć rurociągów i oczywiście kabli komunikacyjnych, które również znajdowały się na, na dnie morskim. Moim zdaniem nie można odrzucić dzisiaj żadnej z tych dwóch podstawowych hipotez, ani o udziale Amerykanów, ani o udziale Rosjan w w tych działaniach. Amerykanie niewątpliwie są zainteresowani w rozerwaniu tego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Jeżeli Niemcy chciałyby pełnić rolę no, takiego głównego partnera geopolitycznego Stanów Zjednoczonych w Europie, a w przyszłości także mieć status stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, to niewątpliwie musiałyby tutaj bardziej, no, zdecydowanie bardziej zaangażować się we wsparcie Ukrainy i no i rozerwać po prostu te, tę dotychczasową więź strategiczną z Rosją. Niewątpliwie taki atak mógłby się przyczynić do takiego scenariusza. Jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to oczywiście z kronikarskiego obowiązku trzeba przywołać że słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który kategorycznie odrzucił zachodnie oskarżenia, że Rosja sabotowała system rurociągów Nord Stream. Natomiast no, zastanawiając się, analizując całą sytuację, stawiając hipotezy, w tym uwzględniając tę hipotezę o mm, tej autodywersji rosyjskiej, no, warto zadać sobie pytanie, czy Rzeczywiście Rosja potrzebowała tak radykalnego kroku? Czy Rosja potrzebowała rozerwania tej infrastruktury gazowej łączącej ją z Niemcami i no właściwie odłożyła na bliżej nieokreśloną przyszłość powrót do tej, do tej współpracy? Drugie pytanie istotne: czy rzeczywiście Rosja do eskalowania tych, tych, tego napięcia w relacjach międzynarodowych potrzebowałaby? Czegoś, czegoś takiego, czy nie wystarczyłoby po prostu wstrzymanie tranzytu gazu przez, przez Ukrainę, czy no, czy, czy, do tego, czy do tego wstrzymania tranzytu gazu przez Ukrainę potrzebne byłby takie, byłoby takie, takie działanie. Abstrahując od tych dwóch hipotez, amerykańskiej i rosyjskiej, tak ją nazywając umownie, bo do tego w tym momencie nie dojdziemy, no tutaj brak jest twardych, twardych dowodów, no myślę, że warto także zwrócić uwagę na to, na te reakcje w Polsce, reakcje polskich polityków, sporej części polskiego establishmentu, który no, a, absolutnie nie ukrywa swojego zadowolenia. Tymi awariami, tymi aktami no, sabotażu, terroru, jakbyśmy tego nie nazywali. I myślę, że to jest spojrzenie niezwykle krótkowzroczne, biorąc pod uwagę fakt, że Polska wydała całkiem niemało na budowę Baltic Pipe, który również jest usadowiony na dnie Bałtyku. Jeżeli mo mogło dojść do takiego aktu dywersji, sabotażu przeciwko Nord Stream, no to w oczywiście w sensie technicznym również należy rozważać takie scenariusze pod kątem innych rurociągów, gazociągów które oczywiście są usadowione na dnie Bałtyku i myślę, że to też powinno dawać bardzo wiele do myślenia polskim decydentom, którzy odpowiadają za dywersyfikację energetyczną państwa, państwa polskiego. Niewątpliwie z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski nie jest to wydarzenie pozytywne, eskalacja działań także na dnie Bałtyku, jasno wskazuje, że również infrastruktura komunikacyjna usadowiona na dnie Mórz i Oceanów jest. Już dzisiaj zagrożona i niczego dobrego to nie, zwi nie zwiastuje, a zresztą ta eskalacja napięcia w związku z wojną na Ukrainie również nie jest oczywiście korzystna z punktu widzenia państwa polskiego, więc ja absolutnie tych wszystkich zachwytów polskich, części polskich polityków absolutnie nie podzielam. Dziękuję Państwu za uwagę.